Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie na premierze sklepu Pentagram. Chciałam Wam właśnie w tych pięknych okolicznościach niedzielnych, okolicznościach przyrody, oznajmić, że pomysł, który był dosyć dawno, no, pewne rzeczy już też były realizowane, takie jak rytuały, takie docelowe, czy jakieś tam rzuty soli, ziół, olejków, które od lat robiłam. W tym momencie znalazły swoje ujście i zostały zgromadzone w jednym miejscu. Powstaje nowy sklep ezoteryczny, oczywiście, że nowy sklep ezoteryczny, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby te rzeczy, które ja robię, które generalnie i tak są podparte pewnego rodzaju siłą magiczną, w jednym miejscu zgromadzić. I słuchajcie, oczywiście będą linki i ogłoszenia i na stronach, i na Instagramie, i będę próbowała rozpromować to, że jest miejsce, gdzie można zakupić moje usługi generalnie, bo nie chodzi tu o przedmioty, chociaż poniekąd tak to trochę wygląda, bo na przykład sól magiczna i owszem, że powstaje takie miejsce, ale chciałam Wam powiedzieć, że pentagram jw.abc24.pl to adres tego sklepu. On oczywiście jeszcze nie jest super dopracowany. Znajdują się w nim 4 przedmioty na razie. Ale wczoraj do dzisiaj rana cała noc siedzenia w języku HTML, który dał taki efekt, że są umieszczone moje zdjęcia na tym sklepie, są jak gdyby nie trzeba było ściągać z pomocnika i samouczka, są umieszczone te rzeczy, które tak po prostu, żeby zobaczyć, jak funkcjonują, czy da się je kupić. I na razie jest ich mało, dlatego że tak jak był ten rzut, pamiętacie, rytuału, który robiliśmy wczoraj, rytuału, który oczyszczał energetycznie, bardzo mocny, super rytuał. Te osoby, które dostały link, wiedzą, jak on fajnie wyglądał. Zostało mi kilka świec separacyjnych, czyli tych, które są świecami podwójnego działania, czarne na zewnątrz, czerwone w środku. I na przykład można zakupić świecę separacyjną. I teraz, jaki jest myk z różnicą pomiędzy sklepem, moim sklepem, a sklepem generalnie? Chodzi o to, że taką świecę za 20 zł możecie kupić w większości sklepów ezoterycznych. I bardzo fajnie, bo ja też sobie mogę kupić w większości sklepów ezoterycznych świeczkę. Świetnie, mogę jej użyć, tylko poprzez to, że ja bardzo dużo działam, bardzo dużo robię magicznych rzeczy, mam wprawę, to jest tak jak ja mówię, można sobie zakupić nożyczki i obciąć grzywkę, ale profesjonalista zrobi to lepiej, czyli idziemy do fryzjera. Można sobie wyrwać ząbek na nitkę, ale profesjonalista zrobi to lepiej, idziemy do dentysty. Dlatego zakupując u mnie świece, nie kupujecie tylko przedmiotu z instrukcją obsługi, co można zrobić, chociaż na przykład jest podane w opisie tego produktu zaklęcie, z którym należy zapalić tą świecę, ale kupujecie energię włożoną w ten przedmiot, który do Was wysyłam. Czyli tak naprawdę podając imię, datę urodzenia w zamówieniu. Tak? Czyli tak jak działamy magicznie oraz kontaktując się na sklepowy mail, czyli to jest też pentagram Joanna Wiśniewska @gmail.com. Tu już jest wszystko tak zrobione pod sklep, żeby to ręce i nogi miało. Kontaktując się na ten mail, wiecie, że intencją jest naładowanie, rozkruszenie, bo jest to świeca separacyjna, waszego problemu. Tak? Czyli generalnie jak gdyby kupujecie przedmiot, ale z intencją tego, że wy sobie go zapalicie, a tu już nad nim było coś robione. Tak samo podobnie jak mamy teraz na sklepie sprawę soli egzorcyzmującej. Robiąc sól egzorcyzmowaną, sól wiedźm, sól czarownic, jak zwał, tak zwał, zostało mi trochę sztuk. I one są wrzucone na sklep bez konkretnej intencji na razie, chociaż ona sama w sobie działa. Jeżeli ktoś po prostu nie ma intencji, może ją zakupić. Sól czarownic działa świetnie. To jest takie wzmocnione działanie soli po prostu. Ale jeżeli macie problem z tym, że na przykład po waszym domu chodzą duchy stuka-puka, piszecie do mnie, zamawiacie sól i macie gwarancję intencji. Jak to będzie wyglądało? Wiecie, to też nie jest tak, że jeżeli ten sklep się rozwinie, to ja będę, zbiorę zamówienie 5.15 w piątek i 5.20 będę robiła wzmacnianie energetyczne. Nie.
usiądę dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu, zrobię to działanie, to wszystko będzie spisane, osoba, towar, ładowanie, kopertka, adresik i potem dopiero wiona pocztę. Dlatego w tym sklepie, jako że jest on sklepem magicznym, nie możecie spodziewać się, że dostaniecie towar na drugi dzień, że ja się będę prześcigać tutaj jak w Allegro, czy w sklepach w ogóle, typu musi być wysłane już tu wysyłka. Nie! Ja czasem, jak będą trudne sprawy, będę musiała poczekać na odpowiedni księżyc, na odpowiedni układ planet. To nie będzie tak robione, że po prostu wiecie, tu zamówienie towar. Nie jesteśmy w tym sklepie towarem. Jesteśmy indywidualnym klientem, indywidualnym momentem, indywidualną sekundą i iskierką wszechświata z indywidualnym problemem. To, że ja przy okazji za usługę plus wysłanie różnych pierdółek, będzie mnóstwo rzeczy, typu bransoletki, talizmany, to się będzie rozwijało sukcesywnie. Na razie zrobiłam to z tego, co robiłam wcześniej, żeby Wam pokazać, że zaczynamy działać. Zresztą gwiazdy sprzyjają, więc dobry dzień. To o to też chodziło, żeby to dzisiaj była premiera. Ale pamiętajcie, że to będzie indywidualne. Nie będzie to nic, co ja się będę prześcigała, żeby towar był wysłany na drugi dzień, żeby w ogóle kurier to już normalnie na białym koniu tam zapindalał, żeby to było. Będzie to po prostu z całym takim namaszczeniem energetycznym, bo Wy będziecie kupować energię w przedmiocie, a nie sam przedmiot. Zresztą ja tak działam, ja nie jestem, gdybym była handlowcem, pewnie sprzedawałabym majtki na rynku i mogła z boku stawiać karty. Nie umiem handlować, umiem czynić. I tutaj właśnie tą drogą pójdziemy, to będzie tego typu sklep. Będą w tym sklepie różnego rodzaju rękodzieła. Będą, dlatego że mamy mnóstwo jednorożców, którzy robią świetne rzeczy. I żeby każdemu dobrze się działo, zarobi ten, kto robi, zarobi sklep, czyli zarobię ja. Prosta sprawa, wymiana energetyczna. Natomiast na pewno nie będą rzeczy od osób, które mają złą energię, których nie znam. Więc jeżeli będziecie kupować na przykład świecznik, wiecie jak ja mam na błogosławieństwo, świecznik z serduszkiem. Jeżeli będziecie kupować ten świecznik, to wiadomo kto to robił, gdzie to robił, z jaką intencją przeszło przez moje ręce i lecimy dalej, tak? Oczywiście zdarzą się rzeczy takie jak węzeł bogactwa. No nie mogłam się oprzeć. Taki węzeł bogactwa, nie wiem, możecie kupić za 20 zł. Nie wiem, na AliExpress za złotówkę. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że jest to rodzaj symbolu, który już ma swój egregor, naładowany pod konkretną osobę. Ile ich jest na sklepie? W tym momencie 6. Bo też nie chcę robić z tego hurtu. Wy wiecie, że ja jestem w stanie utrzymać się z mojej pracy, czyli z wróżenia. Z mojej pracy, czyli z czynienia. Tu chodzi o to, żeby rozhulać kanał. Ja uwielbiam, jestem bliźniak, tak? Uwielbiam, jak coś się dzieje. Ja mam parcie na szkło. Ja mam Jowisza w ascendencie. Uwielbiam po prostu, jak coś się dzieje. Musi się dziać. Dlatego taki węzeł, jak i większość talizmanów, będzie na sklepie po 50 zł. Ale to jest przedmiot. Chodzi o to, że ma być on naładowany indywidualnie. I wtedy to nie jest tak, że pójdziecie do Chińczyka i kupicie za dwie dychy węzełek. Tylko chodzi o to, że ja pójdę do Chińczyka, kupię za dwie dychy węzełek, naładuję go indywidualnie energią, czyli kupujecie rytuał. Rytuał. Jest teraz... Teraz jest czas tak naprawdę internetu, łączy. Kiedyś trzeba było do tej szeptuchy zapindalać na to Podlasie, żeby ona tym chlebkiem pomacała i to świetnie działa. Również jest taka potrzeba, żeby coś na żywo się zadziało. Ale w naszych czasach dużo dzieje się na łączach. Energia nie zna czasu i przestrzeni i tak naprawdę możemy działać energetycznie na prostych artefaktach i prostych przedmiotach. Również będą do zakupienia skrypty runiczne, indywidualne. Ja zrobiłam przykładowy, szybko tworzony skrypt runiczny. Po prostu. Wielkość będzie na kartce A4, tak żeby była lekko sztywna. Można będzie wsadzić do jakiejś antyramy chociażby. Ja zrobiłam taki finansowy, one się najlepiej sprzedawały, aczkolwiek imię, data urodzenia, losowane dla Was runy, malunek energetyczny, symbol, który powiesicie na ścianie i jak spojrzycie, to podświadomość będzie wiedzieć. Działa.
energia będzie Was widzieć. Działam na tej zasadzie. I tak jak mówię, wszelkiego rodzaju bransoletki, talizmany, będziemy tutaj pleść różnego rodzaju rzeczy właśnie ze sznurków. Bransoletki, węzły, słoiki wiedźm, oleje do namaszczania świec, oleje do pokropienia. Coś, co ja robię dla siebie. I jak robiłam, to zawsze robiłam rzuty sprzedażowe. Teraz to będzie powolutku na stanie, ale pamiętajcie, że to nie będzie tak, że ja będę miała 20 olejów na bogactwo. Pani Kowalska kupi, pani Kowalska dostanie pierwszy z brzegu. Nie. Raz w tygodniu, zależy od zamówień, dwa razy w tygodniu usiądę, otworzę krąg, posypię się solą. Mogę nawet tańczyć nago w księżycu. Różne są metody. Ale ta konkretna butelka, czy to będzie plasticzek, czy to będzie piękne, czy to będzie niepiękne. Wy wiecie, ja estetka jestem żadna. Dobrze, że są ładne woreczki, to jeszcze jakoś ta słowa wygląda, bo ja to tak pakować nie bardzo. Będę się starała. Będę. Ale to wiadomo. Ja po prostu tą konkretną butelkę dla tej pani Kowalskiej naładuję energetycznie na. I o to chodzi w tym sklepie. Tak jak mówię, węzełek ja kupię za dwie dychy, ale energię, która będzie potem przenoszona, nie dlatego, że sam przedmiot działa, tylko dlatego, że to, co się wokół tego przedmiotu działo, zadziała. Węzły czarownic, butelki ochronne, butelki do wsadzania ludzi na zasadzie takiego polepszenia. To wszystko się będzie działo. Pomysłów i rzeczy, które ja robię, jest multum, tylko chodzi o to, że będą sukcesywnie na ten sklep wkładane. Kochani, czy macie w ogóle jakieś pytania? A, już pod postem są różnego rodzaju pytania a propos zagranicy. Poczekajcie. Wprowadzamy PayPal. Robi się w tym momencie, tutaj trzeba to aktywować. Trzeba parę dni. Troszkę jest z tego roboty, dokładnie. Będzie można za granicę. Tak jak my nie będziemy miały tutaj... Poczekajcie, bo mi ta moja lampka zgasła, znaczy monitor. Nie będziemy miały tutaj... dużych przedmiotów, no może jeżeli będzie drewniany świecznik, wtedy w opisie tego świecznika będzie koszt wysyłki. Ale generalnie ustaliłyśmy, że na ten moment przy takich małych rzeczach, tak, będę sprzedawała, tak jak teraz jest rytuał walentynkowy do sprzedaży, czyli kupujecie artefakt naładowany, świeczkę, drobny świeczniczek tam będzie i rytuał, czyli link do rytuału, który będziemy przygotowywać wspólnie. O to w tym chodzi, rozumiecie? Przedmiot przedmiotem. To jest Wasz symbol. Dlaczego? Magia może dziać się tutaj. Symbol jest uchwyceniem tej magii, pokazaniem, coś się dzieje. Czyli na przykład w rytuale walentynkowym, takie rytuały będą po 100 zł. Kupujecie też link do rytuału, który robimy razem. Tak? Na tej zasadzie. No i w każdym razie dzieje się w tym sklepie, czyli będzie zagranica. Przesyłkę ustaliłyśmy na 10 zł. Na razie, bo to są małe rzeczy. Gdyby coś było, to będzie w opisach. Także w ten sposób, także za granicą również. Joanna mówi, że z zagranicy możemy robić przelewy i nie będzie problemu. Tak, bo tam trzeba dodać ten PL przed numerem konta, z tym, że czy do PayPal, kochani, czy do właśnie tych przelewów musicie się, wiecie, ja nie jestem techniczna, ja nie jestem handlowcem, musicie pomóc wróżce, która próbuje założyć funkcjonujący sklep. Czasu, ale musicie pamiętać, że PayPal pobiera jakąś prowizję od niektórych przelewów, od niektórych nie. Jako, że jest to na firmę, tak, to, no, to zaznaczanie typu rodzina trochę bez sensu, bo to chodzi o to, że oni no, też na tym, no dajmy zarobić wszystkim, o, może tak powiedzmy, trudno, w takim systemie żyjemy, znaczy trudno, tak powinno w sumie być. Że trzeba będzie trochę doliczyć do ceny jak gdyby, tak? Ale z drugiej strony ja sobie tak myślę, skoro Wy nawet będziecie mieli za granicę te 5 zł więcej, to jest dla Was powiedzmy ta złotówka, ten funt, ten, to euro. Także spokojnie, tutaj damy radę. Ale wiecie, nie można żydzić na tym, co ma wyjść energetycznie. Taka prawda, że jeżeli my coś włożymy, to wyjmiemy. Dlatego tak. Dobrze, czy są jakieś, kochani, jeszcze pytania? Dajcie nam czas, my będziemy powolutku wkładać tam przedmioty, tak? Różnego rodzaju. Czy rytuały? Na pewno rytuał pełni, czy coś, to tam się nie znajdzie, to zostanie normalnie tak, jak jest, na to pierwsze konto firmowe, ale to zawsze też ogłaszam na fejsie, ogłaszam na stronie, także nie ma tutaj problemu. Także będziemy się rozwijać, próbować w kierunku tej zagranicy i wysyłek zagranicznych, no ale sklep powstał, powiedzmy, nie wiem, 6 rano, poszłyśmy spać, więc... Ok, trzeba dać czas.
są cztery towary, nieważne, będziemy to wkładać. Są robione tutaj, tu w tym pokoju jest studio nagrań YouTube'a, studio fotograficzne do sklepu, kawa, herbata i obiad na kolanach. Także chociaż Bill Gates zaczynał w garażu i tego będziemy się trzymać. Także moi kochani, to chciałam oznajmić, jestem przeszczęśliwa i przezadowolona. Ja swój zarobek, tak jak mówię, na wróżbach mam, ale chodzi o to, żeby to się kręciło, hulało, funkcjonowało i działało. Ja to uwielbiam, takie nowe rzeczy, po prostu od razu mam tak wow, nie stoimy w miejscu, świat leci do przodu, a my przed nim. Także bądźcie z nami, pamiętajcie, żeby rozgłosić, podlinkować, zajrzeć czasem, podpowiedzieć. I są dwie wersje. Sklepów ezoterycznych mnóstwo jest, bardzo dobrych, z pięknymi rzeczami, tysiącami książek, tysiącami kart. To jest jedna sprawa. Jeżeli chcecie magii, to po to jest ten sklep. Właśnie po to. Także moi kochani, do zobaczenia, buziaczki dla Was i ja idę do roboty, bo mam do ogarniania mnóstwo, fajnie powiedzieć, sklepowych rzeczy.